when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Dzisiaj kilka naprawdę fascynujących informacji, jedna szczególnie. No zresztą widzicie ją już po mojej lewej stronie. PayPal właśnie wprowadził kryptowaluty. Można je kupować u nich, można je przechowywać, można je sprzedawać. Naprawdę to jest jedna z największych informacji chyba w tym roku. Według mnie największa, ponieważ PayPal obsługuje teraz około 300 milionów użytkowników, co jest po prostu potężnym zaszczykiem nowych dawców kapitału, że tak to brzydko nazwę, do rynku krypto, którzy po prostu bali się gdzieś założyć konto wcześniej na giełdzie, nie wiedzieli jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. PayPal teraz pozwala im to zrobić i tą sytuację przeanalizujemy sobie, przeczytam artykuł z ich oficjalnej strony, gdzie po prostu o tym więcej mówią i tak samo rozwinęli tam temat, dlatego czemu nie wprowadzili tego wcześniej. Oprócz tego fajny staking na Binance jest odpalony. No i trzecia sprawa, dawno nie mówiłem o projekcie Saya, no i dzisiaj chcę troszkę o nim tutaj wspomnieć. Może sporo osób pewnie nie wie w ogóle, co to jest za projekt. Ale zanim o tym, no to oczywiście wejdźmy sobie na rynek, na CoinGecko i zobaczmy, co się dzieje. Wczoraj mówiłem w filmie, że Bitcoin idzie po 12 tysięcy dolarów. Dzisiaj przebił tą granicę zdecydowanie, 12 428 dolarów. W tym momencie wynosi średnia cena za Bitcoina. Ethereum 384, XRP 2500 centów, Bitcoin Cash 258. Chcę jeszcze poszukać tutaj Trona. Tron 5,5% do góry. Zobaczcie, co tu się stało na Tronie. Niesamowita historia wczoraj się wydarzyła. Tron podskoczył chyba o kilkanaście procent. Widzicie, nagle bum, świeca i zgasło. Nie była to sytuacja, która wydarzyła się w minutę. Chłopaki mi tutaj pisali, że na Binance ten wzrost trwał 20 minut. Na świeczkach minutowych można było to sobie podobno sprawdzić. Także jeżeli ktoś był oczywiście na rynku w tym momencie pod komputerem, no to mógł fajne, szybkie kilkanaście procent zarobić. Mnie nie było, mówię tylko tutaj jako ciekawostkę. A tak samo Tron fajnie tutaj urósł, bo pokażę Wam staking, który przygotowała giełda Binance już za niedługo. Zobaczmy jeszcze, jakie kryptowaluty sobie najlepiej radzą. AmpleForth 12% do góry, prawie 13%. RSL 15% przeszło do góry, no dość mocne wyniki. Crypto Fear and Greed Index 61 punktów, no zaczynałem to powoli rosnąć, natomiast popatrzcie to, co mówiłem. Miesiąc temu, jak byliśmy na tych samych szczytach, na tych samych poziomach cenowych, to już nie prawie, tylko byliśmy na tych samych, sprawa wyglądała tak, że tych punktów mieliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet więcej. Rynek był bardziej napalony, teraz tak jak mówię, jest trochę bardziej stonowany, ale myślę, że to się mocno zmieni. Kolejny atak Bitcoina na 12 tysięcy się udał. Jest taki wykres fajny, który pokazuje, jak długo Bitcoin był powyżej 12 tysięcy dolarów w okresie czasu w historii jego w ogóle. W 2017 roku to było 42 dni, no i ostatnie lata to było po 2-3 dni, chyba 4 dni to było maksymalnie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień w sumie, kiedy Bitcoin jest powyżej 12 tysięcy dolarów. Zobaczymy, czy pobijemy ten pierwszy raz, kiedy ten Bitcoin był 40 parę dni powyżej 12 tysięcy dolców. Oby. Jeżeli tak będzie, to the moon, odlatujemy po prostu. No i trzeba gdzieś tam szukać miejsca swojego na wyjście, przynajmniej tymczasowe. Bo ja, tak jak mówiłem Wam w wczorajszym filmie, liczę na to, że będzie jakiś pullback, będzie cofnięcie ceny, dość gwałtowne. Ciężko będzie na to zareagować, także mówię, aktywnie śledźcie rynek kryptowalut, przynajmniej w następnym miesiącu tak naprawdę, bo dużo, dużo, dużo się może dziać. BTC, dominans, tak jak mówiłem, no altcoiny nie rosną jeszcze za bardzo, niestety, ale Bitcoin, kiedy do przodu, no to nie zostawia nikogo za plecami, no i było podejście do 62% dominacji, teraz delikatna cofka, no i Bitcoin nadal tutaj króluje na rynku i powiększa tą swoją dominację, zresztą widać to na świeczkach chociażby jednodniowych, że tutaj cały czas ta dominacja rośnie do góry, także jeszcze nie ma mowy o alt seasonie, no bo alt season wtedy będzie, kiedy ta dominacja będzie spadać na Bitcoinie, a nie rosnąć. Co nie znaczy, że alty w ogóle nie rosną, nie? Dobra, JustSwap, taka ciekawostka tylko, JustSwap wprowadził tutaj wykresy. Jak widzicie, tu jest wykres, tu mamy parę akurat DSP do TLX-a. Tak mi została otwarta, bo sprawdzałem sobie cenę, jak ten token się DSP zachowuje. No jak przejdziecie sobie na Swapa, to tam też macie taki malutki wykresik. Jak go klikniecie, przenosi Was do tej strony i tu macie wykres większy. Możecie sobie zmieniać świeczki oczywiście na 5-minutowe, na 10-minutowe. Widać, że wykres jest pobierany z TradingView. Ale co ważne, wszystkie kryptowaluty tutaj wyceniane są do TLX-a.
Nie możecie z tego co wiem i co pytałem się chłopaków na Discordzie, zapraszam was na Discord po większą ilość informacji, nie można sobie tego zamienić. Czyli nie może mi się tu wyświetlać para TLX do DSP, tylko cały czas będzie coś do TLX-a. Taka sprawa. Dobra, Saja projekt, czyli przechowywanie danych w blockchainie. W wielkim uproszczeniu, tłumaczyłem to już w kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu firmach o tym projekcie. Macie osobną playlistę o tym temacie u mnie na kanale. Tu gdzieś pojawi się link, mam nadzieję, do tego, żebyście sobie tą playlistę prześledzili. Dawno nie mówiłem o tym projekcie, no i tutaj fajna wrzutka taka jest na stronie Saja Stats. Tam są zawsze informacje o tym, ile danych jest przechowywanych w tej chmurze, ile osób w ogóle jest hostami i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo informacji statystycznych właśnie o projekcie Saja. Wrzucili to taką fajną infografikę, która pokazuje w ogóle, na czym ten projekt działa. Dla osób, które nie znają, przetłumaczę bardzo szybko, o co tutaj chodzi. Bob chce przechowywać pliki w chmurze. Alice ma wolne miejsce na dysku twardym zwykłym, no i po prostu chce te miejsce na dysku wykorzystać w jakiś sposób. Więc Bob wchodzi sobie na Saja Marketplace, po prostu włącza aplikację Saja i automatycznie wybiera, no w tym przypadku Alice jako hosta, który będzie przechowywał właśnie jej pliki. Bob płaci około 1122 Saja coinów na ten moment, czyli 3 dolary za 1 terabajt danych na miesiąc, więc zdecydowanie mniej, 6-7 razy mniej niż w tym momencie chociażby chmura Google'a, jeżeli macie oczywiście więcej danych. No i w tym momencie na blockchainie dochodzi do podpisania kontraktu. Kontrakt pomiędzy właśnie Bobem a osobami, które będą przechowywać te jego pliki. Zaraz powiem, dlaczego osobami, a nie dlaczego mówimy tutaj o jednej osobie. No i na tym blockchainie, w tym momencie akurat na tym bloku podpisuje się kontrakt pomiędzy Bobem, że płaci tyle, będzie przechowywał tam tyle plików, i następnie za jakiś czas, po iluś blokach, które upłyną, blockchain zapuka do Alice i powie: Alice, daj mi dowód na to, kryptograficzny dowód na to, że ty dalej te pliki przechowujesz na swoim dysku. W tym momencie Alice, oczywiście posiadając nadal te pliki, wysyła ten kryptograficzny dowód do blockchainu. To się dzieje z automatu, nie musicie się o to martwić, jeżeli wy chcecie wynajmować te miejsca na dysku. No i wszystko jest ok, blockchain potwierdza, że pliki są dalej zachowane w bezpieczny sposób i te pliki w ogóle tam istnieją i nie są one uszkodzone. Alice zresztą i tak nie ma dostępu fizycznego do tych plików, natomiast jakby Alice była przez dłuższy czas offline, nie miałaby podłączonego swojego sprzętu do internetu, no to w tym momencie Alice dostaje karę, zabierane są jej Saja coiny za to, że złamała jakby tutaj umowę, która została zawarta w tym kontrakcie i staje się złym aktorem tak zwanym, spadają jej statystyki, które mówią o tym, że Alice jest dobrą osobą, której można ufać. No i w tym momencie ten system, który automatycznie nam tutaj dobiera hosty, będzie ją pozycjonował zdecydowanie niżej, a poniżej jakiegoś poziomu chyba w ogóle odpada tak naprawdę z rywalizacji o nowe osoby, które będą chciały gdzieś to miejsce przechowywać. Dobrze, no i tutaj jest to, że właśnie Alice nie jest jedyną osobą, która będzie te nasze pliki przechowywać. No bo to byłby trochę problem, nie? Ja jestem osobą, która chce przechowywać tam, nie wiem, kopię kluczy prywatnych na przykład, tak? No i w tym momencie Alice idzie spać, zamyka komputer, odłącza się od internetu i nie mam co, dostępu do swoich plików? Nie. Dlatego te pliki, które Bob wrzucił sobie, są zaszyfrowane, podzielone na 30 różnych hostów. Czyli takich 30 razy Alice albo Alice z koleżankami ma włączone to oprogramowanie i te pliki są podzielone pomiędzy właśnie te osoby. Następuje tutaj redundancja, czyli powielenie tych samych danych, ale o to się nie trzeba jakby tutaj martwić. Wszystko to jest zrobione po to, żeby po prostu bezpiecznie przechowywać te pliki. Tyle jest hostów w tym momencie na świecie, tyle plików jest tutaj przechowywanych na całym świecie. No i co? Bob może również podzielić się z Dave'em, z jakimś swoim kumplem, tymi plikami. Bo te pliki, tak jak mówię, wrzucacie na oprogramowanie, które macie na kompa, ale jest problem taki, że no, nie możecie ich wysłać jako linku na przykład, tak jak jest z dyskiem Google'owym, tak? Natomiast za pomocą technologii Skynet, jest to taki portal z różnymi aplikacjami, o którym wam już mówiłem w osobnym filmie, Bob może tam wrzucić, znaczy te pliki mogą być ze Skynetem połączone i może Dave'owi wrzucić po prostu linka, żeby sobie Dave pobrał te pliki. Także Bob uploaduje pliki do Skynetu, używając swojego oprogramowania Skynet lub jakiegoś innego oprogramowania, które zostało zbudowane na Skynecie.
Dave nie musi używać tego wbudowanego na jego komputerze oprogramowania, tylko dostaje linka po prostu, no i sobie może to, te dane może sobie pobrać. Następnie informacja jest taka, że jest takie 11 portali, które pozwalają przechowywać te pliki, nie korzystając z tego głównego oprogramowania SAIA, co jest mega informacją, że jakby ten market cały się rozrasta. Tyle plików jest przechowywanych, tyle one ważą, to są też fajne informacje. Inne firmy, takie jak Storwise, Filebase i Arzen, również korzystają z sieci SAIA do tworzenia właśnie takich rozwiązań na podstawie ich blockchainu, ich całego oprogramowania. Akurat z ludźmi ze Storwise, oni się wcześniej jeszcze inaczej nazywali, miałem okazję się poznać w Berlinie bezpośrednio, bardzo fajni ludzie, bardzo fajną aplikację tworzą, także polecam zobaczyć, jeżeli będziecie chcieli po prostu przechowywać w ten sposób swoje pliki. No i w sumie to tak naprawdę tyle, można to jeszcze z innymi protokołami sobie powiązać tą sieć, ale myślę, że taki wstęp dla osób, które w ogóle nie wiedzą o tym projekcie, jest tutaj na pewno zaliczony. Są też różne oprogramowania, gdzie można płacić właśnie w dolarach, w euro, tak jak widzicie tutaj, nie musicie wtedy posiadać tych SAIA coinów. Niektóre firmy, tam widziałem chyba jedna czy dwie, oferują po prostu lepsze stawki, jeżeli używacie tokena zamiast walut fiat, więc to też jest jakiś bonus do wykorzystywania tego tokena. Niestety cena nie rusza się za bardzo od paru miesięcy, lata tam po kilka satoshi góra dół, no nic się z tym dalej ciekawego nie dzieje. Filecoin, który jest gdzieś tam trochę podobnym projektem, chociaż bardziej zcentralizowanym, wyskoczył potężnie, oczywiście później dump, mówiłem wam o tym wczoraj, więc niestety marketing na tym rynku kluczem. Bez marketingu projekt może być super, może być używany i tak dalej, token niestety, ale nie będzie miał swojej ceny tak adekwatnej, jak to niektórzy mówią, do tego, co ten projekt pokazuje, chociaż no adekwatność to tutaj jest no takim tematem, wiecie, no dyskusyjnym, nie? Jak ludzie płacą za to tylko tyle, no to tylko tyle będą płacić. No jeżeli nie będzie tutaj sposobu na to, żeby tych tokenów schodziło więcej z rynku, niż tak naprawdę ludzie chcą sprzedać, no to ta cena nie pójdzie do góry. Zresztą SAIA coin jest coinem inflacyjnym, ta inflacja się zmniejsza z roku na rok zdecydowanie, no ale jak na razie tych tokenów, jak widać, jest za dużo, żeby po prostu cena szła do góry, albo za mało marketingu. David Warwick właśnie, czyli twórca oczywiście tego projektu, macie film z moją relacją z Berlina, jak byłem, poznałem go osobiście zresztą, no i tak samo tutaj trochę krytykuje Filecoina, że podobno jacyś deweloperzy troszkę przez tą sytuację z Filecoinem się odwrócili od takich projektów, ale już to się zmienia i ludzie zaczynają przekonywać się jakby bardziej do nich i do tej aplikacji Skynet. Tak samo jest tutaj ciekawa informacja o tym, że David Warwick niedawno mówił o pełni zdecentralizowanej aplikacji do czatu, zaprogramowanej na Skynecie w 90 minut. Dobrą rzeczą jest to, że ładowanie zajmuje tylko minutę. Oczywiście UI, czyli wygląd tej aplikacji, nie jest jeszcze idealne, ale kto z was słyszał o tym, żeby stworzyć czat w pełni zdecentralizowany w 90 minut? Naprawdę duża informacja, to pokazuje tylko, jak fajnie może być wykorzystywany ten blockchain SAIA. Natomiast tak jak mówię, bez marketingu dupa zbita. Staram się ponownie po kilku miesiącach przerwy zaprosić na nasz kanał tutaj osobę, programistę, która tworzy SAIA coina. Zobaczymy, czy mi odpiszą. Ostatnio mi nie odpisali, nie wiem dlaczego. Może teraz się coś zmieni przez to, że więcej subskrypcji jest na kanale. Także jeżeli chcecie, żeby tutaj z nimi pogadać, to oczywiście sub się przyda na kanale, żeby tych osób było więcej. No i żebyśmy byli jeszcze bardziej zauważani. Dobra, o tym wam mówiłem, że Binance rozpoczyna staking taki ciekawy, kryptowaluty Atom, TRX i Tezos. Jeżeli chodzi o wyniki, no to to są zwroty z poziomu rocznego, oczywiście wypłacane w poszczególnych tutaj tych kryptowalutach. Przejdziemy sobie do szczegółów i tu mamy to fajnie opisane. Zaczynając od 20 października o godzinie 2 PM czasu UTC możemy zarabiać aż do 20,5% w skali roku tokenów TRX, Tezos i Atom. I tu macie napisane, ile procentów będziecie mieli w zależności od tego, na jaki czas zablokujecie te swoje tokeny. Jak na 90 dni to taki zwrot, na 60 dni takie coś, na 30 dni taki wynik. Minimalna ilość tokenów, które musicie zastejkować, zamrozić, to w przypadku TRX-a 1000, w przypadku Tezosa 50 i w przypadku Atoma to jest 20. Tak samo są maksymalne ilości, które można stejkować. Fajna informacja, daje nam to spoko wynik, jeżeli tych tokenów nie ruszamy, one se leżą na portfelu, to dlaczego by chociaż te kilka procent nie miały tutaj nam urosnąć, prawda?
I jeżeli chodzi o takie jeszcze szczegółowe informacje, to jeżeli chcecie je odmrozić przed czasem zakończenia, że tak powiem, to to trwa jeden dzień. Taka informacja, żebyście jeszcze wiedzieli, jeżeli chodzi o dane, o informacje takie bardziej techniczne. Oczywiście linki wszystkie macie w opisie pod filmem. I przejdźmy sobie do najważniejszej informacji. O tej informacji mówią wszyscy. Ivan on Tech, Vitalik pisał, no każdy już chyba wrzucał tą informację na Twittera. Oprócz mnie, bo ja mówię o tym teraz wam w filmie. Customers, czyli użytkownicy PayPala będą w tym momencie mogli korzystać z Bitcoina, Ethereum i innych kryptowalut do w ogóle płatności, do zakupu tych kryptowalut tam i tak dalej. No i przejdźmy sobie na stronę PayPala właśnie i przeczytam wam tu troszkę. Firma PayPal Holdings ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowej usługi umożliwiającej swoim klientom kupowanie, przechowywanie i sprzedaż kryptowaluty bezpośrednio z konta PayPal i zasygnalizowała swoje plany znacznego zwiększenia użyteczności kryptowalut poprzez udostępnienie jej jako źródło finansowania, źródło zakupów 26 milionów sprzedawców na całym świecie. Czyli nie tylko my jako osoby na przykład płacące PayPalem będziemy mogli z tego skorzystać, ale tak samo przyjmować w kryptowalutach zapłaty, co po prostu zwiększy no, niesamowicie dostępność kryptowalut do takiego świata rzeczywistego i do takiego zwykłego Kowalskiego. Pozdrawiam Kowalskiego. I tutaj jest ciekawy akapit. Wprowadzenie kryptowalut do głównego nurtu było tradycyjnie utrudnione z powodu ich ograniczonej użyteczności jako instrumentu wymiany ze względu na zmienność, koszty i szybkość transakcji. Jednak obietnica zaawansowanych platform technologicznych daje możliwość upowszechniania walut cyfrowych. Według sondażu przeprowadzonego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, 1 na 10 banków centralnych, reprezentujący około 1/5 światowej populacji, spodziewa się wyemitować własne waluty cyfrowe w ciągu najbliższych 3 lat. Już tylko w ciągu najbliższych 3 lat bank centralny, 1 na 10 bank centralny z banków centralnych chce wyemitować swój własny token, który będzie tokenem banku centralnego. Naprawdę duża informacja. No i przeczytajmy sobie jeszcze jeden tutaj akapit. Przejście na cyfrowe formy walut jest nieuniknione, co pociąga za sobą wyraźne korzyści w zakresie integracji finansowej i dostępu, wydajności, szybkości i odporności systemu płatności oraz zdolności rządów do szybkiego wypłacania środków obywatelom, powiedział Dan Schulman, prezes i dyrektor generalny PayPal. Także oni myśleli o tym już długo, zresztą mówiliśmy o tym na kanale, ja mówiłem o tym, inni twórcy też o tym mówili na kanale, że PayPal już od paru miesięcy szukał ekspertów blockchainowych, deweloperów blockchainowych i tak dalej, i tak dalej. No i już w tym momencie wiemy, po co oni to wszystko robili. Myślę, że to nie trwa od pół roku, tylko myślę o tym pewnie już od roku, półtora, może dwóch nawet, bo wdrożenie czegoś takiego dużego, całej nowej technologii w ich oprogramowanie musiało trochę czasu potrwać. No i w tym momencie właśnie PayPal w końcu jest gotowy na to, żeby to wprowadzić i zacząć sprzedawać, że tak powiem, ten patent ludziom. Sam jeszcze z tego nie korzystałem. Postaram się albo zrobić jakiś teścik mały tutaj na kanale, albo po prostu powiedzieć wam, jak się z tego korzysta, bo sam jestem ciekaw, jak to u nich wygląda, jakie są stawki, jakie są prowizje, jakie są opłaty i tak dalej. Ważna rzecz w tym temacie, żeby później na przykład zaproponować to jakimś swoim klientom albo firmom, do których często chodzimy, na przykład chcielibyśmy im zapłacić w kryptowalutach, że ej stary, zobacz, że na PayPalu w tym momencie, jak sobie wejdziesz, to masz możliwość przyjmowania kasy w kryptowalutach, nie? Więc naprawdę ciekawa informacja, postaram się, tak jak mówię, ogarnąć ten temat i go wam tutaj przedstawić na kanale. Dobrze, wrzucę ten film, nadal chyba jeszcze nie ma filmu o smartki, no zobaczymy po prostu, bo wrzucę ten film pewnie za godzinę. Cały czas czekam na napisy angielskie, po prostu film jest już gotowy, zmontowany, wrzucony na YouTube'a. Mogę go w każdym momencie upublicznić, ale czekam na napisy po angielsku, przetłumaczenie po prostu, żeby ten film dotarł też do anglojęzycznej widowni, anglojęzycznych inwestorów projektu Smartki, żeby oni też mogli zobaczyć, że faktycznie to oprogramowanie działa w rzeczywistości, no i posłuchać mojego, nie wywiadu, bo to była po prostu rozmowa z CEO tego projektu. Dobrze, także zostawiajcie komentarze, bo ostatnio coś mało tych komentarzy. Piszcie tam o swoich przemyśleniach na temat rynku. Zostawiajcie łapki w górę, no i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!